kochani, odkryłem zupełnie niezwykłą rzecz. Odkryłem nieznaną chorobę, jednostkę chorobową. Ta jednostka chorobowa polega na tym, że człowiek chory na taką chorobę udaje, że nie ma osiągnięć. Ja wiem, że powiedzenie, że każdy człowiek jest niezwykły, jest tak popularne, że aż mdłe. Natomiast w drugą stronę, jeżeli my patrzymy na siebie i nie dostrzegamy swoich osiągnięć, nie dostrzegamy tego, jak jesteśmy ważni dla kogoś lub dla siebie samego, jest jednostką chorobową. I ta jednostka chorobowa powoduje, że człowiek może popaść w inną chorobę, zazwyczaj taką, która się nazywa dystymia lub depresja. Najważniejsze jest dostrzeżenie, jak cenni jesteśmy nie tylko dla siebie, ale również dostrzeżenie swoich osiągnięć. Osiągnięcia, które masz, mogą ci się wydawać małe, niewielkie lub bez znaczenia, dlatego że tak zostałeś lub zostałaś wychowana. Moja propozycja jest taka, żebyś się zastanowiła, nie tylko dla facetów mówię, to mówię również do kobiet, żebyś się zastanowiła, droga oglądaczko, czemu dewaluujesz swoje osiągnięcia, czemu nie doceniasz tego, co osiągnęłaś, bo jeżeli nie doceniasz tego, co osiągnęłaś, to nawet gdybyś dostała Nagrodę Nobla, to ją też zdewaluujesz. Dlatego należy dostrzec swoje osiągnięcie, najmniejsze, chociażby takie osiągnięcie, że żyjesz, że nie dałaś się przejechać przez żaden tramwaj. Ja wiem, że dla ciebie to jest żadne osiągnięcie. Natomiast uważam, że największym osiągnięciem człowieka jest to, że może popatrzeć na siebie i powiedzieć: jestem tu. I tego ci życzę, żebyś popatrzyła i powiedziała: jestem tu. Jeżeli jesteś facetem, to możesz też tak samo powiedzieć.